Dawno mnie nie było, to się znowu pośmiejecie. Dzisiaj mamy 9 kwiecień. Już są godziny wieczorne, zbliża się 18. Jakieś jeszcze pół godziny temu widziałem się z córką. No niestety już pożegnanie nie przebiegło tak jak powinno. Ale też z tego względu, iż dzisiaj zaproponowałem koleżance. Wiecie, o kim mówię, żeby się spotkać u babci, bo dzisiaj latałem, tam musiałem jakieś szczepienia robić, jakieś choroby kosmiczne, tężce, nie tężce, jakieś żółty, febry, malarie i te inne, bo tak jak mówiłem, wyjeżdżam do jakichś tam krajów dziwnych. Wczoraj też się widziałem z córką, nawet dwukrotnie, bo rano u lekarza byliśmy, bo córeczka znowu była chora. Później następnie po południu znowu się widzieliśmy, nawet w parku na Kazimierzu, tam fajnie sobie pochodziliśmy, bo całkiem fajnie, przyjemnie i w miarę nawet jeszcze względnie okej. Jest okej, jak jestem z koleżanką sam. Jeżeli już dochodzi do sytuacji takiej, że widzę się z nią w obecności mojej rodziny, czyli to, co nakłamała, naoszukiwała, że tak wszyscy mnie bardzo mocno nie lubią i wierzą jej, no w końcu pani magister, psycholog i tak dalej, no to manipulować ludźmi potrafi bardzo dobrze, a nie co jakiś, tak jak ja, jakiś tępy debil, co tylko mam średnie, jestem ślusarzem jakimś innym, nie wiem, akrobatą, fotografem, kurde, innym, jakimś, no po prostu zwykłym robolem. Nie potrafię tak manipulować ludźmi. No ale do rzeczy. No teraz dostałem właśnie wiadomość, że już jutro nie będę się widział z córką. Chciałem się jutro jeszcze pożegnać z córeczką, bo w nocy wyjeżdżam jutro na minimum 10 miesięcy, tak? 10 miesięcy córka nie będzie mnie widzieć. No a teraz, będąc u babci, już zaczęły się jakieś fochy, po prostu chciałem, żeby mnie gdzieś podwiozła, nie, czy nawet nieistotne, wystarczyło odmówić, a nie po chamsku się zachowywać jak kawał syuu. No, nie będziemy kończyć, każdy wie, co mam na myśli, co mi tam, co chcę powiedzieć. Tak myślę o niej i tak będę myślał, dopóki nie zmieni swojego zachowania. Tracę czujność, znowu straciłem czujność, przez 2 dni straciłem czujność, bo ona tak umie no, manipulować, z tego względu, iż znam jej jednak 8 lat, 8 lat zawierzyłem tej kobiecie, przez 8 lat robiła ze mną, co chciała, tak? Robiła ze mną totalnie, co chciała, ze mną i z całą moją rodziną. Ja nie miałem swojego życia. Była tylko ona i co jest, najgorsze, cały czas z nią jest. Cały czas daje się manipulować. Cały czas daje się manipulować przez tą kobietę. Jestem idiotą, jestem totalnym debilem, bo nie wiem, kocham ją? Nie wiem, weźcie mi łeb, urwijcie, utnijcie. Bo chyba tak jest. Do rzeczy, straciłem pętę, co ja chciałem powiedzieć. No nic, włamałem jej się do samochodu teraz. Teraz jej się włamałem do samochodu. No spoko, do jej zawodu, no, ten niebieski, co tam, kilka filmików wstecz siedziałem na nim, co jej oddałem ten samochód z tego względu, iż mnie zaszantażowała tam w pewnym momencie, nie wiem, tam pół roku temu, nieważne, nieistotne to jest, zaszantażowała mnie, iż jeżeli się nie zrzeknę tego samochodu, no to po prostu nie będzie przyjeżdżać dzieckiem, tak, no to sobie weź ten samochód i wsadź go głęboko w dupę, tak. W dupę sobie go wsadź. Tak, no a teraz, oczywiście, dzisiaj się włamałem do tego samochodu. No dobra, no niestety, no znam się na szuzarstwie, znam się na otwieranie drzwi, ale domowych, no samochodów otwierać nie umiem. Sorry, może się kiedyś nauczę, jak mnie do tego życie zmusi. Na chwilę obecną samochodów nie otwieram, ich nie kradnę, ani się nie włamuję do nich. Nie mam takiej potrzeby, nie wolę sobie robić zdjęcia lub po prostu legalnie sobie pracować. Tak jak robię to przez 35 lat, nigdy nikogo nie okradłem. Co najwyżej tylko okradali mnie. No ale tak właśnie o tym chciałem powiedzieć, jak znowu sytuacja wynikła, bo była troszkę cisza, no zwiększyła mnie, bo z córeczką się widziałem. No, ale czy się jutro zobaczę? No nie wiem, czy się zobaczę. Znaczy nie, no zobaczę się na pewno, no pojadę tam pożegnać się z córką, tak? Bo jutro jest ostatni dzień, kiedy będę w Polsce. No jeżeli po prostu będę zmuszony, wezwę policję i ze skortą policji wejdę zobaczyć córkę, tak? Ponieważ chcę się z nią pożegnać, bo będę ostatni dzień w kraju i wrócę za 10 miesięcy. Albo wcale. Zobaczymy jak będzie. No w sumie, no tyle, nie? No, byłem u fryzjera, taki trochę najeżony jestem. No, jedenera. No, hejo.
kurde, nie wierzcie tym babom, bo to jest naprawdę kosmos. Gdzie istnieje miłość? Gdzie te przysięgi? Gdzie to wszystko? Miłość, wierność. No, na pewno nie od strony mojej koleżanki. To nie istnieje. No, a jutro się nie zobaczę z córką, no bo nie. No bo córka musi ponieść karę. Kto cierpi? Jestem dorosły, ja sobie dam radę. Kto cierpi? Chyba dziecko, prawda? Mogę się mylić. Nara.